7:09. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka 7:09 jest redaktor Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Sporo ostatnio dzieje się w polskiej polityce. Zacznijmy, panie redaktorze, od strajku kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy orzeczenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, na ulicę wyszli protestujący, wyszedł strajk kobiet. Protesty z o wiele niższą frekwencją niż jesienią. Można powiedzieć, że trochę również spokojniejsze, choć nie obyło się oczywiście bez również bulwersujących wydarzeń. Jaka pana zdaniem jest przyszłość strajku kobiet? Czy pana zdaniem te protesty będą wygasać? Czy być może spodziewa się pan, że one będą trwały dłużej, a być może sądzi pan, że na przykład tutaj jeszcze będzie próba podgrzewania tych emocji? Ja tutaj muszę częściowo pana przeprosić, ale powziąłem takie postanowienie w momencie, kiedy zapadła decyzja o opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że na temat spraw, które się z tym wiążą, mówił nie będę. A mówił nie będę na ten temat dlatego, że uważam, iż jest to w obecnej sytuacji temat niemal całkowicie zastępczy. To nie znaczy, że nie jest ważny. Natomiast jego waga i zasięg w porównaniu z innymi problemami, które w tej chwili dla Polski są istotne, a przede wszystkim to są problemy dotyczące walki przedsiębiorców o przetrwanie, tego, jak są traktowani przez służby, no, przez władzę po prostu, tego, jakie będą ekonomiczne konsekwencje prowadzonej polityki epidemicznej, no to jest w ogóle nieporównywalne. Dlatego ja uważam ten temat w tej chwili za całkowicie temat zastępczy i postanowiłem, że nie będę tego tematu komentował. To ja w takim razie, panie redaktorze, szanując decyzję i przyjmując oczywiście, chciałem zapytać w takim razie, bo to było moje następne pytanie, o kwestię gospodarki właśnie. W piątek Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowe dane dotyczące PKB za zeszły rok. Mamy spadek o 2,8 punktu procentowego. Spadek oczywiście, jak podkreślają ekonomiści, po raz pierwszy od 91, ale z drugiej strony jednocześnie wskazują, że i tak jest sytuacja dobra, ponieważ na początku roku ubiegłego albo na początku pandemii prognozowano spadek rzędu 5-6% nawet. To jest chyba dobry punkt wyjścia dla polskiej gospodarki i w nawiązaniu do tego też chciałem zapytać o informacje, które przynosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Dokładnie Michał Kolanko mówi o tym, że premier Mateusz Morawiecki albo szerzej Prawo i Sprawiedliwość pod koniec tego miesiąca ma zaprezentować nowy Polski Ład, jak nazwali to przedstawiciele partii rządzącej, czyli taki ogromny program inwestycyjny, inwestycyjno-gospodarczy, którego oczywiście założeń jeszcze nie znamy, ale chciałem zapytać pana, panie redaktorze, w takiej płaszczyźnie ogólnej, bo oczywiście szczegółów jeszcze nie znamy, czy pana zdaniem to może być dobry punkt wyjścia dla gospodarki, czy to może być jakiś lek na tę sytuację, w której się znaleźliśmy, czy też uważa pan, że na razie mamy do czynienia z bardziej PR-em niż z realną pomocą przedsiębiorcom? O, i to jest świetne pytanie. Najpierw o tym spadku PKB. Polska ma o tyle szczęście, że nie należymy do państw, gdzie znacząca część PKB jest wytwarzana przez branże, które są najbardziej dotknięte z powodu pandemii. Mam na myśli przede wszystkim turystykę bardzo szeroko pojętą. No i tutaj kraje takie jak Włochy czy Hiszpania najbardziej się obsuwają w tej hierarchii i cofają się niestety nawet o kilkanaście lat, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, właśnie z tego powodu. Więc to jest nasze poniekąd geograficzne również szczęście, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Ale trzeba pamiętać, że PKB to jest ogół tego, co się w kraju produkuje. I niekoniecznie na przykład mały spadek PKB musi się przekładać na mały wzrost bezrobocia, dlatego że stosunkowo niewielką część PKB mogą wytwarzać branże, w których pracuje dużo ludzi. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, i tu już przechodzę do odpowiedzi na drugą część pańskiego pytania, to jest kwestia tego, kto, jakiego typu podmioty PKB wytwarzają. No bo PKB może być wytwarzane równie dobrze przez podmioty prywatne i mogą to być małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, ale również PKB może być wytwarzane przez przedsiębiorstwa będące własnością Skarbu Państwa, spółki Skarbu Państwa.
I nadal będzie to PKB, które spadnie mało, albo PKB ze wzrostem na poziomie, jak to się dzisiaj prognozuje, 2-3%. Nawiasem mówiąc, ja uważam, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli ta sytuacja obecna będzie się przedłużać, to prawdopodobnie takiego wzrostu PKB w 2021 roku nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o Nowy Ład, no ja jestem po pierwsze zawsze bardzo zaniepokojony takimi planami, dlatego że one jako żywo przypominają mi sytuację, kiedy to w PRL-u kolejny zjazd partii uchwalał plan pięcioletni następny. W normalnie funkcjonującej gospodarce rynkowej nie robi się czegoś takiego, jak plany wielkie, jakieś tam przebudowy. To dopytam, panie redaktorze, tylko, bo bardzo często też pojawiają się takie zarzuty ze strony na przykład komentatorów, dziennikarzy, że politycy nie myślą za bardzo nad przyszłością, że bardzo często politycy powinni myśleć albo snuć jakieś takie przynajmniej ramy, jakieś zarysy planów właśnie na przykład na kadencję, być może na dwie kadencje. Czy to w tym kontekście nie jest jednak też jakiś pozytywny być może sygnał, że z drugiej strony, odwracając to, co pan przed chwilą powiedział, że być może politycy patrzą też trochę dalej do przodu niż na przykład bieżący miesiąc, bieżący rok? To zależy, co można na podstawie dotychczasowych dokonań tych polityków wywnioskować o tym, co będą te plany zawierały, bo gdyby to był plan, który będzie zawierać na przykład rozwiązania dotyczące uwolnienia gospodarki, no to okej, tylko że Prawo i Sprawiedliwość nie myśli w ten sposób, czy Zjednoczona Prawica nie myśli w ten sposób i dlatego ja się obawiam, że ten plan będzie przede wszystkim planem ekspansji państwa w gospodarce. O tej ekspansji państwa w pięknych słowach mówił i premier Morawiecki, i Jarosław Kaczyński, i wiadomo, że taka jest generalnie filozofia gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, a skutki polityki lockdownowej. Celowo tutaj mówię o polityce lockdownowej, nie o samej epidemii czy o samym koronawirusie. Dla wielu sektorów gospodarki, zwłaszcza usługowych, będą dramatyczne. I to po prostu tworzy miejsce dla ekspansji państwa. Obawiam się więc, że ten plan Nowego Ładu to jest przede wszystkim właśnie plan ekspansji państwa. Ja bym postawił taką publicystyczną tezę, że to nie jest robione całkowicie na zasadzie przypadkowości, na zasadzie tego, że coś musimy zrobić, skoro prywatne podmioty zostaną wykończone. Tu chodzi również o to, moim zdaniem, żeby doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej osób, jak najwięcej Polaków, a tym samym wyborców, pracowało w sektorze zależnym od państwa. Bo kiedy wyborca pracuje w sektorze zależnym od państwa, dla przykładu, nie pracuje w prywatnym hotelu, tylko pracuje w hotelu będącym własnością polskiego holdingu hotelowego, no to jego byt zawodowy i życiowy jest uzależniony od układu politycznego. A więc ma impuls, żeby głosować na tych, którzy w danej chwili rządzą, bo to wiąże się ze stabilizacją zawodową i życiową. To jest po prostu sposób, ekspansja państwa jest po prostu sposobem na zapewnianie sobie coraz większego rezerwuaru wyborców. To zostając jeszcze w tym temacie, właśnie przedsiębiorców i gospodarki, dzisiaj pierwszy dzień lutego, dzisiaj też, od dzisiaj obowiązuje też takie delikatne poluzowanie, jeżeli można mówić o tym poluzowaniu właśnie polityki lockdownowej. Od dzisiaj między innymi są otwarte sklepy w galeriach handlowych, zniesiono godziny dla seniorów, a także będą otwarte muzea i placówki edukacyjne. Jak pan, panie redaktorze, pan na to patrzy, też w kontekście tego buntu przedsiębiorców, części przedsiębiorców, którzy otwierali swoje miejsca pracy, otwierali swoje zakłady. W Rybniku na przykład doszło do starć z policją, gdzie otwarto jeden z klubów takich nocnych dyskotek. Tam ci, którzy chcieli wziąć udział w tym, znaczy chcieli wejść do tego klubu, starli się z policją. Państwo zapowiedziało już i zapowiada zmasowane kontrole. Co pana zdaniem z tego wszystkiego wyniknie? Każde poluzowanie restrykcji oceniam pozytywnie, aczkolwiek proszę pamiętać, że to jest jak w tym słynnym szmoncesie z wyprowadzaniem kozy. No to nie ma się co za bardzo cieszyć, ponieważ większość z tego, co władza nam zafundowała, nie miało większego sensu. Na przykład zamknięcie muzeów uważam za kompletny absurd. Zresztą większość w ogóle tych zamknięć, które zostały nam zafundowane, a nijak się mają do liczby zakażeń, uważam za kompletny absurd.
Godziny dla seniorów były na przykład absurdem krytykowanym jeszcze na wiosnę przez organizacje handlu, ale także przez klientów, potem jesienią, kiedy wróciły, a mimo to trwały i trwały i trwały. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia nie tylko w Rybniku, bo też mieliśmy bardzo podobne wydarzenia we Wrocławiu przed dwoma klubami, ale także jest całe mnóstwo już w tej chwili w sieci filmów, w których widać na przykład, że na przedsiębiorców nasyłana jest Państwowa Straż Pożarna, no to ja myślę o tym jak najgorzej. Przede wszystkim na przykład używanie strażaków do zastraszania ludzi, bo trzeba powiedzieć wprost, tu chodzi o zastraszenie ludzi, no jest narażaniem na szwank autorytetu służby, która ten autorytet miała bardzo wysoki. Policja już jest moim zdaniem na straty pod tym względem. Policja nie odzyska po ubiegłym roku i początku obecnego społecznego zaufania przez lata. Natomiast nie rozumiem, dlaczego w polityczną walkę angażuje się Państwową Straż Pożarną. Uważam, że to jest po prostu zbrodnicze dla tej formacji. A sceny, które się i które można też znaleźć w internecie, które się działy czy to w Rybniku, czy to we Wrocławiu, powinny zostać wyjaśnione natychmiast za sprawą wewnętrznych postępowań w policji. No, relacje właścicieli tego rybnickiego klubu, ale też to, co mogliśmy zobaczyć na zdjęciach z Wrocławia, gdzie prawdopodobnie ktoś został poszkodowany, również użyto środków przymusu bezpośredniego, no to jest po prostu wstrząsające. I przypominam, że to robi władza, która zapowiadała w 2015 roku, że nie będzie posyłać na obywateli policji. I tu, panie redaktorze, musimy postawić niestety kropkę, bo czas nam nieubłaganie dobiegł końca. Ale do tematu oczywiście będziemy wracać, bo temat ten niezwykle jest ważny, co pan już zresztą powiedział. Moim i państwa gościem, gościem poranka 7.09 był redaktor Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. 7.09. Rozmowa.